Cześć, siemano, jest Ghost, a to jest odcinek z FIFA 16 Ultimate Team. Widzicie tutaj, oto mój skład, który zbudowałem niedawno. W ogóle nie grałem zbyt dużo w Ultimate Team, więc postanowiłem, że po prostu zacznę w to grać ponownie i taki skład wysmyczyłem. Na razie on jest w fazie testów, bo nie mam do końca sprawdzonych tych zawodników. Też tego na tutaj miałem, też tego na dobrze mówię, miałem trafionego z paczki i chciałem, żeby był Mata i Pedro. Tak jak zacząłem tu budować, to praktycznie wychodzili mi niscy zawodnicy, no oni właśnie nie są zbyt wysocy i przez to musiałem tutaj coś trochę takich większych po prostu dawać zawodników, żeby mieć tam jakąś szansę do walki w powietrzu. Jestem w 8 lidze, wyszukamy przeciwnika, o ile wyszuka, bo te wyszukiwanie to naprawdę coś nie idzie. Chociaż fajnie, teraz akurat się znalazło. Możemy grać, mamy takie stroje, dam żółte, Borussia Dortmund. Zaraz zobaczymy, jakim składem gra nasz przeciwnik. Na pewno jakiś wypasiony, kozacki. Fajnie, angielska liga. O, i Valdes. Super, nawet fajny skład. Na was 81, Oscar, Fernandinho. No, przyzwoity skład, naprawdę już z takimi ludźmi można grać. A więc zaczynamy mecz na Ultimate Team. No i środka obrony nie ma. Wjechał do bramki jak chciał praktycznie. Cajon. Dobrze, do Moraty. Morata. I broni bramkarz Valdes. Już mogło być 1 do 0. To gryź go tam, gryź. Pedro? Nie, to tu jest Pedro. Ale atak od tyłu, czerwona kartka musi być. Panie sędzio, czyż nie? I wypierdala z boiska Oskar. Za ten faul nie dostaniesz pewnie Oskara. Ale naprawdę widzieliście ten faul od tyłu. Dobrze, Herrera. Juan Mata tutaj objechał. I... ojej. Dzięki za piłkę. Pięknie. Morata w końcu. Z 11 metra bodajże zdobyła tą bramkę. Dużo przypadku, ale naprawdę wpadło, siadło, gol. Chciałem tutaj mu ładnie dograć, ale dostałem podanie od przeciwnika i umieszczam piłkę w bramce. No jak się już kładzie przede mną, no to wiesz. Nie, dobrze. I powinna być druga czerwona kartka, po której przeciwnik prawdopodobnie opuści to spotkanie w konferencji, czego będę miał krótszy odcinek niż sobie zakładałem, ale jednak nie, sędzia tutaj chce, żeby ten odcinek był dłuższy. Okej, Carvajal. Pięknie. I nie ma bramki. No czemu nie ma bramki? To już powinno być 3-0 chyba. Mata. Mata, co zrobił? Mata, Juan Mata. O, ale tu zawiesiłem. O kurde, nawet się nie spodziewałem, że takie coś wejdzie. A i myślałem, że ta piłka wyleci tak jak pierwszy połowie na out. Ale tutaj chyba jeszcze zewnętrzną częścią stopy lewej uderzył i no może sobie klaskę, bo naprawdę świetna bramka. 2-0. A ten Valdezem wychodzi, bo co? I... o, wybił. Super. Kurczę, takie coś. Dobrze, Pedro. I już tutaj... no jeden przeciwnik wyszedł. I to będzie koniec tego spotkania. Wygrałem 3-0. Jeszcze oczywiście FIFA tutaj musi sprawdzić, czy to nie jest mojej winy, czy coś. Ale widzicie... 3-0. I wygrywamy ten mecz. Ja wam dziękuję za oglądanie.